Co my tutaj dzisiaj robimy? Nagrywamy dzisiaj kwestie serwisowe, żeby założyć oświetlenie dodatkowe, tak zwane. Które nabyłem z Chinalandu, bardzo fajne, polecane przez kolegów ze zlotu. Na drodze kupna, w bardzo dobrych pieniądzach, no gumole też zamontowałem. Nie jest to sprzęt nocnego sklepu. Nie. Zwłaszcza świadczy o tym, jak wygląda. Dlatego, co myśmy z Piotrem już tutaj poczynili, Piotrze. Na razie do gumoli, gdyby miał taki wskaźnik jak Adam Słodowy wówczas tak pokazał, no a tak to wykorzystam mój paluch wskazujący. Przykręciliśmy tu, ponieważ montaż tutaj nie pozwolił ze względu na to oraz również promień skrętu, tak, promień skrętu, są problemy. Mogłoby się okazać, że załóżmy, że to jest tenże halogen. Po skręcaniu w prawo, prawego halogenu już byśmy mieli. A i analogicznie przy skręcie w prawo mielibyśmy halogen lewego. Dokładnie. Tak to działa. Więc wybraliśmy to miejsce jako najbardziej opcjonalne. Kwestia jest tylko taka, czy mogłoby być trochę niżej, czy ewentualnie wyżej już nie, bo o, tak, z tej to przyczyny. Wykonaliśmy pomiaru na drzwiach zewnętrznych, jak się układa strumień światła, no i wyszło nam, że tutaj być może, że w praktyce okaże się, że będziemy musieli troszeczkę obniżyć. Minimalnie, tak? Dokładnie. A teraz te kable będziemy podłączać z tym oto pajączkiem. Tak, tu jest, bo tego, cały zestaw jest plug and play, to jest po prostu wszystko do kliknięcia. Teraz Tomek wtypnie ręce, tak, żeby kabel wyszedł po mojej stronie. Dokładnie. I kabelku. Także na potrzeby filmu ja go schowałem. Może się oczywiście okazać, że nie, jednak się znam. Jest. On tutaj bardzo ładnie pasuje, tak. Jest tutaj taka szczelina po prawej stronie od akumulatora. Chyba po lewej będzie jeszcze łatwiej, bo wydaje mi się, że po tej stronie jest więcej szpejów. Znaczy wiesz co, tutaj ja widzę dokładnie tyle samo, taka sama jest przerwa w tym, więc tutaj to praktycznie zaraz tutaj nad ramą nam wyjdzie. Świetnie, świetnie. To tutaj mamy rurę z ciepłą wodą. To warto pominąć. No a teraz użyjemy co? Krytek, bel łączników, nazwy sobie. Wszystko co się przyda, taśma izolacyjna. Zatem ostrój, czego użyjemy. Tak, już tutaj szukam. Tutaj trytki białe, trytki czarne, krótkie. Trytki długości takiej też zacniejszej są, no różne rzeczy, klej w razie czego i taśma izolacyjna gdzieś była, no i guma, także cały dobrze, zestaw. Dobrze, że mamy. Tak, fajnie, fajnie, idą. I jeszcze lepiej jak założymy. Jest, tak. A mamy dłuższe? Jednak, Piotr, no, jednak dłuższe. Ewentualnie zrobić po prostu dwie. A widzisz tutaj jeszcze w zestawie tutaj jeszcze były w ogóle takie też zapasówki ewentualnie. Widzisz, że możesz sobie ukrócić wiązkę i zrobić po swojemu. Na zasadzie przewidzieli to Chińczycy. No ale dobra. To nie, to za daleko. Zbyszka to za daleko. Posiadam takie. No bo białych nie będziemy dawać, skoro to... To by było bardzo nieładnie. Białe perłowe. Perła. Tylko białą perłę mam do wypicia. Cyk, walentyn na bok centymetry. Na razie, ja będę szukał dalej. No i znalazłem. Trytek jest sporo. Takie wyłączenie. Teraz mamy te krótsze, ale grubsze. One są nieelastyczne. Nie, jednak pozostaniemy przy tej. Przeprowadź proszę kabel. Proszę bardzo, jedziemy teraz z zasilaniem dla lewego. Tak, i tutaj jest takie miejsce. Uwaga, wprowadzam tutaj tę sondę. Dobrze, połączenie. Połączenie nastąpi tutaj. Dajmy sobie szerszy kąt. A, połączenie nastąpi oczywiście po zdjęciu. Tak. Nadmiar kabla będzie, proszę pana. Spory nadmiar, to zostało przewidziane, no bo to zostało przewidziane do zasilania, które bardzo często znajduje się w kanapie, prawda? A tutaj przychodzi NC, jest to zupełnie na miejscu. To jest w ogóle wszystko odwrócone. No i jeszcze czeka nas akcesoryjny montaż, ale to już może nie w tym odcinku. Gdzieś tutaj również posiadam. To jest takiego czegoś. Hot Grip od Oxforda w wersji Premium Touring. No bo ostatnio jak robiliśmy nasz etap polski oblotu, no to było troszeczkę zimno w łapki, także
powiedzieć, że czas nieświadomie wymyśliliśmy morsowanie rąk. Dokładnie. Motocyklowe morsowanie rąk to jest to. No, średnio było. No i cóż się tutaj podziało? Chwilę to zajęło, okablowanie zostało... O, jak ciemno. Nie jest to elektrownia po strumence. No dobrze, czyli okablowanie... Ja proponuję tak, wyłączyć to światło, chwycić przycisk, ten. Tak zróbmy. Żeby było po prostu dobre iskry widać. Wszystko. Uwaga. Pstryk. I się świecą obie, tudzież oba, bo nie można teraz, bo bylibyśmy z płciowymi rasistami, więc mówimy, lampy świecą. Lampy świecą, dokładnie. No i proszę bardzo, jedyneczka. No i jeszcze LED-owe oczywiście oświetlenie też, które zostało wymienione tutaj. Żaróweczka jest też specjalna. Nie dokonywaliśmy jeszcze regulacji. Nie, to jest jeszcze przed. Jeszcze pewno, o. Pewne możliwości. Korekcja. O, teraz, no w sumie nawet tutaj widać teraz na tym, że lewy troszkę jest wyżej. Prawa jest wyżej, a więc trzeba prawy podnieść, dlatego że lewego już nie obniżymy, ponieważ blokuje nas gmol. No prawie, jeszcze twój do góry. O, minimalnie, o, to. Jeszcze troszkę prawy, moim zdaniem, troszkę do góry. Aha. No i to byłoby śmiesznie, gdyby w tym filmie to po prostu... Gdyby było na tyle i się żeby urwało. Dlatego sięgnę i to jeszcze nie ten, którego potrzebuję. A tu go mam, proszę ci bardzo, jest dyszka. Tak. Czyli nie potrzebuję dyszka. Wiadomo, no... Prawo martwiego jest... Dobrze, teraz... Co ja chciałem, żeby były w jednej linii. Dobra, tutaj ładnie. O, teraz widać. Dobra. Tak. No. No, czy... O, za wysoko. Teraz. Ważne, przygotowaliśmy już instalację. Wyprowadzony został kabel. No. Do tak zwanego... Przyszłego komfortu grzewczego. Tak, czyli do tego zestawu. Zimno mówimy stanowczo i zdecydowanie.